Opowiem wam taką historię. Lubię generalnie opowiadać historię. Będzie to prezentacja w formie historii. Zacznę może od pytania. Czy ktoś z was wie może, co to za urządzenie? Tak, dokładnie. Jest to Apple One zmontowany w walizce przez Steve'a Woźniaka. Opowieść będzie o hardwareze i software'ze, który pracuje na tym hardwareze, więc zacząłem od takiego sprzętowego, komputerowego slajdu. Pokażę wam też trochę o mnie. Moje doświadczenie jest tak jakby dwudzielne. Studiowałem informatykę, ale zawsze interesowałem się elektroniką i robiłem sobie w czasach, kiedy jeszcze były takie telefony. Wpadłem na pomysł, że zrobię sobie takie urządzenie, które mi będzie pokazywało, gdzie jestem, i korzystało z Google Maps. No i to jest to urządzenie. Tutaj jest wyświetlacz takiego telefonu kolorowy. Tam w środku był odbiornik GPS, który tutaj jest widoczny. Tutaj jest Google Maps wyświetlone w taki sposób, w jaki jest zapisywana bitmapa, czyli akurat tył naprzód. Ogólnie praca z hardwarem jest dosyć ciężka, bo jak widać, nie? Nie zawsze wszystko wychodzi tak jak jest zaplanowane. Tutaj zanim taka płytka powstaje jakiś prototyp, potem kwestia różnych komponentów, które są fizycznie obecne na płytce, które mogą się zachowywać czasem w nieprzewidywalny sposób, o czym dalej będzie już w kontekście switchy i sprzętu sieciowego. Tutaj z takich innych ciekawostek jest serwer, który kiedyś sobie kupiłem. On nie miał możliwości kontrolowania prędkości obrotowej wiatraczka na procesorze, ponieważ byłem wtedy studentem, mieszkałem razem z kolegami, to im przeszkadzała głośna praca tego wiatraczka. Okazało się, że układ na płycie głównej posiada wyprowadzenie do sterowania PWM-em, czyli prędkością obrotową wiatraczków, ale nie jest to wyprowadzone. Linux to widzi, ale trzeba się do tego dobrać, więc udało mi się podnieść piny i przylutować do nich wyprowadzenia, których potem można było użyć wzmocnionych MOSFETami do sterowania już właściwą pracą tych wiatraczków. To może teraz tyle tytułem wstępu. Nazywam się Paweł Kuśmierski, jestem menadżerem działu Hardware Engineering w Krakowie i zarządzam zespołem programistów. Piszemy razem oprogramowanie właśnie na Switche. Da się coś zrobić z tym? Aha, dobra. Spróbujemy. Okej. Kto z was... Może to trochę odsunę. Praca z hardwarem w praktyce. Kto z was kojarzy taką firmę Akamai? Okej, to nie muszę tłumaczyć, czym się firma zajmuje. Tu jest slajd, gdyby ktoś nie wiedział, to jest chmura z naszymi serwerami. W tej chwili mamy, zdaje się, 240 tysięcy serwerów w 1600 systemów autonomicznych. Taką ciekawostką jest, o której może nie wszyscy wiedzą, że podobno 85% użytkowników internetu mamy w osiągalności jednego skoku sieciowego od routera brzegowego. Czyli generalnie tak w pigułce naszą zaletą nie jest to, że mamy najwięcej serwerów na świecie. Są firmy, które mają więcej, ale my jesteśmy najbardziej rozproszeni, czyli najbardziej bliżej tego edge. No i jaka jest... Aha, no w Krakowie mamy biuro, to też pewnie wiecie. Mamy SOC, mamy NOC. Z ciekawostek... Ciekawostek, może nie. Czym się zajmuje hardware engineering? Tak, to czasem jest taki intencjonalny przerywnik w postaci czarnego ekranu i wtedy cała uwaga jest na mnie i ja mówię, ale to przelotka powinna działać. Tak, działa, spoko. Nakłada to się to na problemy sieciowe. Okej, okay. Hardware engineering, czym się zajmuje w Akamai? Nie mamy jakichś bardzo customowych serwerów. To są dosyć proste rzeczy. Projektujemy sprzęt serwerowy, bo wynika to z ekonomii skali, ale nie robimy jakichś większych modyfikacji. Mamy ze względu na posiadanie certyfikatów i innych tak jakby
kryptograficznych sekretów, wymogi związane z ochroną danych, które powodują, że musimy serwery chronić fizycznie, więc jednym z naszych zadań jest projektowanie takich bezpiecznych skrzynek. To akurat nie jest jakaś bardzo zaawansowana konstrukcja, ale jest to konstrukcja sprzętowa, która pełni taką bazową funkcję bezpieczeństwa. Robimy takie urządzenia, które pomagają naszym pracownikom serwery uruchamiać, instalować w postaci takich zabawnych pendrive'ów. No i zajmujemy się switchami. To jest to, czym... To akurat nie jest switch, którym się zajmujemy, ale miał ładne światełka, więc stwierdziłem, że będzie dobrze pasował do prezentacji. Z ciekawości to jest układ takiej firmy Barefoot Networks. Tofino jest o tyle ciekawe, że to jest startup, a startupy w dziedzinie układów przełączających nie są dosyć popularne, bo trzeba dosyć dużo zainwestować w development samego układu scalonego, ale ma ciekawe możliwości i to jest taka... Można pytania? Pewnie. To generalnie nie jest coś z zakresu Rocket Science, to jest dosyć proste zastosowanie któregoś tam application not Atmela, w sensie nie ma tutaj jakiejś takiej myśli technicznej. Mamy proces dzielenia się ze społecznością, ale jest on dosyć skomplikowany, więc nie mamy niestety takiej bardzo otwartej polityki. Częściowo wynika to z tego, że duża ilość rozwiązań, firma powstała tak w 98-99 roku. Już wtedy zaczęliśmy tworzyć oprogramowanie w dużej skali, które wtedy tak jakby nie było dostępne w open source, a mamy trochę unikalną skalę i niewiele osób mogłoby potencjalnie skorzystać z naszych rozwiązań. Czasem, kiedy był na przykład taki bug Heartbleed, wtedy mieliśmy inną implementację zarządzania pamięcią, która powodowała, że część tak jakby danych była w innym obszarze pamięci, co powodowało, że potencjalnie byłyby mniej eksploitowalne te usługi zbudowane w ten sposób. Czasami takie rzeczy robimy. To nam akurat pomogło wykryć, że to nie była dokładnie tak bezpieczna implementacja, jak mieliśmy nadzieję, więc to czasem też jest z bezpośrednim pozytywnym skutkiem zwrotnym. Z takich innych rzeczy jeszcze robimy testy temperaturowe tego sprzętu, który prowadzimy. Mamy taką dużą lodówko, piecyk. Tutaj będzie też anegdota na ten temat. To by było na tyle. Okej. Jeżeli chodzi o to, czym zajmuje się dział w Krakowie Hardware Engineering, my się zajmujemy softwarem głównie i to są takie obszary jak pisanie oprogramowania na Switcha, o którym będę dzisiaj głównie mówił. Piszemy też, to jest jakiś losowy przełącznik, zajmujemy się poniekąd też adaptacją BIOS-ów do naszych potrzeb. Mamy pewne rzeczy na płycie głównej, które potrzebują specjalnej obsługi i czasem się tym nasz dział zajmuje. I mamy też taki kontroler do tych szafek Kesslowych, to też jest część naszej pracy. Czy są na sali jacyś administratorzy systemów albo ludzie, którzy się znają na Linuxie trochę? No, trochę jest, dobra. Zacząłem pracę w Akamai jako administrator systemów, więc tak jakby też przez te oczy patrzyłem na wdrażanie tego oprogramowania poza samym inżynieryjnym i inżynierom oprogramowania. Takie kwestie operacyjne też leżały mi na sercu i ostatnio mieliśmy takie spotkanie, na którym przypominaliśmy sobie różne zabawne incydenty. To, co my tworzymy na tegoż switcha, to jest system operacyjny, czyli tam jest konkretnie Linux. Do tego jest takie SDK, które mamy od producenta ASIC-ów. To jest taka paczka, którą można zainstalować tak jakby cały ten komputer będący switchem plus oprogramowanie sterujące i wdrażając coś takiego, zarządzając czymś takim, tworząc coś takiego, musimy uważać na różne części tego systemu, które czasem są poza naszą kontrolą. Interesującym? Nie mogę oficjalnie powiedzieć, jaka firma to produkuje, ale jest jedna firma, która produkuje 90% ASIC-ów i to jest właśnie ta firma.
Więc jeżeli chodzi o właśnie tą paczkę, którą wdrażamy, no to korzystamy z Linuxa i do Linuxa mamy, to nie jest żadna konkretna dystrybucja, mamy BusyBoxa do zapewnienia takich systemowych narzędzi. Z ciekawostek, podczas wdrażania którejś wersji, po pewnym czasie okazało się, że spada dostępna pamięć na switchu. No i zacząłem się zastanawiać, co to może takiego być. Udało mi się ustalić, że był to jeden proces, który rósł w czasie. I było ciekawe to, że pewnie znacie taką powłokę bash linuxową. Okazało się, że był to skrypt bashowy. I jeżeli sięgam pamięcią, to nie przypominałem sobie możliwości alokowania pamięci w bashu. To jest po prostu język skryptowy, nie? Nie ma możliwości zarządzania pamięcią. Myślę, jakim cudem skrypt bashowy może po prostu ciec, jak może, nie wiem. Nie byłem tego w stanie pojąć. To był skrypt, który zarządzał prędkością obrotową wiatraczków, więc no, krytyczny, niekrytyczny, no, coś się może stać. Okazało się, że ten skrypt po ciekł jakieś 300 bajtów na kilka minut. Po około kilku miesiącach pracy osiągał wielkość 900 megabajtów i umierał, zawalając się pod własnym ciężarem. Skutek dla switcha był taki, że zostawała ostatnia nastawa prędkości wiatraczków, co no, nie jest tragiczne, no, ale switch tak jakby nie mógłby reagować na zmiany temperatury otoczenia. Co jest ciekawe, w momencie, kiedy pracowaliśmy nad naprawą tego, okazało się, że następna wersja BusyBoxa ma już to naprawione i tak jakby problem sam się rozwiązał. Ale to są takie rzeczy czasem, o których się nie myśli, a które mają wpływ na całość rozwiązania. Okej. Skoro mówimy o tych switchach, to pomyślałem, że dam takie zdjęcie takiego wnętrzności, takiego switcha i tutaj powiem trochę, jak wygląda taka platforma. Generalnie to jest akurat switch oparty o Tomahawka drugiego firmy Acton. I to jest zdjęcie z Open Compute. Te designy są tak jakby dostępne, otwarte. Tutaj tak jakby nie ma już w tej chwili w tych designach Open Compute, to nie ma jakichś NDA, to jest tak jakby publicznie dostępne. Tutaj jest układ, właśnie ten ASIC Tomahawk 2. Można tutaj się zorientować, jaka jest proporcja zużycia energii. Tutaj jest procek główny. Tutaj jest normalny komputer, który można sobie normalnie zainstalować. Tutaj jest port internetowy, tutaj jest konsola. Normalnie można się podłączyć konsolą szeregową. Butuje się, tak jak jeżeli ktoś z was używał. O właśnie, czy ktoś z was używa w swojej sieci takich rozwiązań whiteboxowych, whiteboxów? Okej, jest kilka osób. To pewnie. Pewnie wiecie, jak to działa. Tutaj są porty QSFP. Ten switch akurat ma 64 100-gigowe porty QSFP. U góry są wiatraczki, tutaj są dwa zasilacze. To jest dosyć prosta konstrukcja. Z takich ciekawostek tutaj są cztery takie układy CPLD, które zajmują się komunikacją z wkładkami, bo sam ASIC steruje tak jakby tym interfejsem przesyłu danych, ale takie układy QSFP mają zazwyczaj EEPROM, który przechowuje informacje o typie wkładki, obsługiwanych prędkościach i obszar EEPROM-u, który odpowiada za bezpośrednią kontrolę lasera w przypadku wkładek światłowodowych i różnych parametrów transmisji, więc te układy też są dostępne z poziomu procesora. One są tak jakby osobną ścieżką danych niż sam ASIC i do zadań takiego systemu operacyjnego sieciowego należy też zarządzanie samymi portami QSFP. Tam są interfejsy I2C, które pozwalają to wszystko konfigurować. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to śmiało mówcie w trakcie, przerywajcie. OK. Sama prezentacja jest o przeszkodach i o różnych takich problemach, które napotkaliśmy. Były w zasadzie, zgromadziłem tutaj może trzy takie najbardziej, takie, które dostarczyły nam najwięcej, powiedzmy, emocji. Ogólnie to każdy z tych problemów wymagał dobrych kilku miesięcy pracy, nawet czasem 9-10 miesięcy.
badania hipotez, pracy z dostawcami takich bądź sprzętu, bądź ASIC-a. To są zazwyczaj zespoły, które pracują w innej strefie czasowej, co też nie pomaga. I też są fizycznie daleko, co w przypadku wysyłania sprzętu też powoduje, że to się wydłuża. No i jest bariera językowa często też, która jest też pewną przeszkodą. Pierwszy problem był taki. Dostawaliśmy informację, że czasem switche się restartują bez pozornie żadnego powodu. Trudno było ustalić przyczynę, ponieważ było to dosyć losowe i no też było z różnych miejsc. Czasem można podejrzewać zasilanie. Generalnie nasza sieć składa się właśnie z, no, z kilku tysięcy takich punktów na całym świecie. Jest tego sprzętu sieciowego sporo. Czasem, jeżeli się pojawia taka pojedyncza awaria, trudno to jest jednoznacznie określić. Generalnie udało nam się w końcu zlokalizować switcha, który miał taki problem częściej. W sensie ten restart pojawiał się dosyć przewidywalnie i z dosyć stałą częstotliwością występował. Wysłaliśmy, ten akurat był z okolic Stanów, wysłaliśmy go do naszego biura w Cambridge, tam jest nasza główna siedziba i zaczęliśmy badanie takiego switcha. Okazało się, że ten problem się tak jakby na switchach, gdzie występował, pogarszał się i z czasem taki switch mógł się restartować nawet raz na 5 minut. Problem było ustalenie tak jakby dokładnie przyczyny. Mamy dostęp do dokumentacji, mamy dostęp do różnych rejestrów, zaczęliśmy to badać. Z takich układów CPLD, o których wspominałem, akurat na tym switchu udało się dosyć dużo informacji uzyskać. Te switche z ciekawości tak historycznie nie zawsze były na architekturze Intela. To nie były tylko Intelowe procki. Są na przykład, kiedyś bardzo popularne były PowerPC. Z tego względu nie ma tam BIOSa, takiego, który znamy z PC-ów. Są tam takie układy CPLD, które zarządzają całym bootstrappingiem. I z takich układów w tym przypadku udało się uzyskać więcej informacji na temat procesu startowania switcha. To, co się udało ustalić, to że był to problem z zasilaniem według tego układu bootstrapującego. Skoro wyglądało na problem z zasilaniem, odesłaliśmy do tego switcha do producenta, żeby producent zbadał i pomógł nam ustalić. Tutaj jest wykres uptime'u takiego switcha, gdzie widać tak jakby, że ten restart wystąpił tam, to jest, jeżeli dobrze pamiętam, jakieś 3 miesiące, to jest w tysiącach sekund. Tutaj jest, czy miesiąc, to jest powiedzmy jakieś 3 tygodnie, 2 tygodnie. I tutaj widać, że te restarty są coraz częstsze. No, wygląda jak jakiś taki, nie wiem, problem sprzętowy. A nie, przepraszam, 250 kilo to jest około 3 dni. Co byście... Nie wiem, czy ktoś ma jakieś pomysły, czy ktoś się zetknął z takim... Też dokładnie tak. Jeżeli ktoś kiedyś widział płytę główną, na której wywaliło kondensatory, to się czasem na niektórych płytach działo. Te kondensatory zazwyczaj były blisko procesora. Miałem taki problem na tym akurat serwerze, którego zdjęcie pokazywałem. On akurat był zawsze otwarty, więc było widać, kiedy ten kondensator wywaliło. No i to był bardzo podobny tak jakby wzorzec zachowania sprzętu. Wysłaliśmy to do producenta. To co było ciekawe, to producent sprzętu powiedział, że otrzymał, bo to już było kilka urządzeń, otrzymał urządzenia, bada urządzenia, prześlą nam pełną analizę, ale na razie ze wstępnej analizy wynika, że jeżeli zainstaluje się oprogramowanie innego, inny system operacyjno-sieciowy, taki akurat dostępny, który produkuje producent ASIC-a,
problem nie występuje. Mieliśmy akurat w swojej sieci to oprogramowanie, no i stwierdziliśmy, że spróbujemy. No, jak może nie występować problem sprzętowy po zmianie oprogramowania? Zainstalowaliśmy i faktycznie system działa. Myśleliśmy, że może to jest kwestia jakichś czynników środowiskowych, może jest inna nastawa na przykład wiatraczków i że te wiatraczki dmuchają szybciej. Podnieśliśmy prędkość obrotową wiatraczków, nic się nie dzieje. No dobrze. Są parametry różnych układów taktujących, może pamięć ma inną częstotliwość, może coś. Zaczęliśmy skanować po prostu wszystko. Testy pamięci, może ten system ma inny wzorzec użycia pamięci, może używa jej mniej, trafia w jakiś sektor. Robiliśmy tych testów kilka. Mem testy nic nie pokazały. Pamięć mieliśmy tak samo skonfigurowaną. Wróciliśmy z powrotem do naszego systemu operacyjnego. Na tym samym switchu problem jest. Dobry trop. Chyba nie sprawdziliśmy. Nie, dobraliśmy się do. Te zasilacze były podłączone przez I2C i zaczęliśmy właśnie sprawdzać charakterystyki, czy może jest jakoś skonfigurowane inaczej, jakieś ma bezpiecznik software'owy czy coś. Tam konfiguracja zasilacza wyglądała identycznie. Nie pamiętam, czy sprawdziliśmy obciążenie, ale zaczęliśmy się właśnie zastanawiać nad różnymi rzeczami związanymi z. Że ASIC generuje jakiś problem? Znaczy, wpisywanie do ASIC. Ten drugi system operacyjny był niestety zamknięty i musielibyśmy się podpiąć jakoś do PCI Express. Aha, nie wspomniałem. Te układy przełączające są podłączone przez PCI Express, tak jak powiedzmy karta sieciowa, czy coś bardziej skomplikowanego albo mniej skomplikowanego. Na razie nie ma slajdu jeszcze. Nie spodziewałem się w zasadzie, że będą tego typu trudności. Są false positives w ten sposób niestety. Okej. To, co jeszcze się znajdowało w tej częściowej analizie, którą przysłał producent, to była taka notatka, że tak, udało im się zreprodukować. Przy innym oprogramowaniu działa, przy naszym nie działa. Jeszcze było ostatnie zdanie. Jeżeli wypiecze się ten switch w temperaturze 120 stopni przez 45 minut, to działa. No nie wiem, no, może zaczęliśmy sobie żartować, że co to jest przepis na pizzę, że trzeba wypiec i wtedy działa? To jest. No, znaczy, bo 120 stopni to nie jest jeszcze temperatura topnienia cyny, więc to raczej nie, no ale było takie, no nie wiem, dało nam to dużo do myślenia. Zaczęliśmy, no nie wiem, tak jak mówiłem, testowaliśmy różne hipotezy. Stwierdziliśmy jeszcze, że przydałoby się zrobić może jakieś testy takie obciążeniowe, po prostu na procka, na pamięć, na flash, bo tam była akurat właśnie pamięć flash. Ale niestety, mimo, no nie wiem, też. Słucham? Nawet robiliśmy zdjęcia kamerą na podczerwień płyty podczas pracy jednego systemu operacyjnego, drugiego porównywaliśmy, no wiadomo, nie spodziewaliśmy się tutaj jakichś spektakularnych rezultatów, no ale po prostu próbowaliśmy wszystkiego, co nam przyszło do głowy i po prostu nic nie działało, no i to, nie wiem, no. Koniec końców, po jakimś miesiącu wróciły praktycznie jednocześnie z powrotem tej analizy finalnej, znaczy ze zwróceniem tego raportu, kilkoma jednoczesnymi testami takimi obciążeniowymi, typu tam find po całym systemie plików, zapis jakiegoś dużego pliku,
ale zwielokrotnionymi udało się zawiesić ten przeklęty drugi system operacyjny w ten sam sposób, więc wynikało już z tego, że to jednak jest jakiś problem sprzętowy. I to, co przysłał nam producent, to były takie oscylografy. I tak. Tak? Zasilanie. Tak. Przy czym to jest specyficzny typ zasilania. To jest zasilanie. Słucham? Tak. Tutaj widać, że to jest ponad 120, to jest tutaj z tych pomiarów jest 123 mV. To jest zasilanie pamięci RAM. Tam jest osobna przetwornica na 2,5 V z 12 V. I do tej, w tym układzie wykryto anomalię pracy, co nie do końca znaczy, że tak jakby software powodował problem, ale tak jakby wzorzec użycia pamięci przez nasz system operacyjny, prawdopodobnie przez bardziej intensywne czasowo aplikacje, tak jakby mikrobersty pamięciowe, powodował ujawnienie tego problemu wcześniej. Ten drugi system operacyjny trafiłby na to, tylko po prostu trochę później. Tak jakby w założeniach projektowych tego akurat, tej przetwornicy, dopuszczalne wahania to były 40 mV, które tutaj były przekraczane. Macie jakiś pomysł, co było powodem takich zwiększonych tętnień? Wiem, że to jest trochę... słabo odczytanie na to, żeby to elektronicznie naprawić. Dokładnie tak. Filtrowanie, tak? Ten zasilacz źle skonstruował układ regulacji napięcia. I to też jest częściowo prawidłowa odpowiedź. Już wam pokazuję. To, co chłopcy z fabryki zrobili, wzięli i wycięli taki kondensator, bo to jest ogólnie układ przetwornicy. Jej tutaj chyba samej. Nie jestem pewien, czy to nie, to jest, ona jest gdzie indziej. Udało im się ustalić konkretny kondensator, który wycięli tutaj, jak jest napisane, ostrym nożem. Ważne, żeby tego nie odlutować, bo wtedy właściwości się dielektryka zmieniają. No i poddano badaniom takie kondensatory. I okazało się, że w wadliwych jednostkach ESR, czyli zastępcza rezystancja takiego kondensatora, była wyższa, co powodowało te tętnienia. Były wyższe, ponieważ tak jakby nie nadążał kondensator za resztą układu. Z takich ciekawych rzeczy, co to właściwie, dlaczego tak się stało? Tak, tutaj... No, nadmiarowością to by się też dało rozwiązać, ale samo jest, tutaj jest tak jakby rozszerzone to failure analysis o to, że źródłem problemu tak jakby był proces produkcyjny, tak przynajmniej to zostało zidentyfikowane, że to są opakowania, w których takie kondensatory występują. Nie było takich karteczek, które Humidity Indicator Card, która mówi, jak tak jakby nasycony wilgotnością może być komponent w takim opakowaniu, w takiej paczce. Były prowadzone karty, gdzie ręcznie było wpisywane, kiedy komponent został wyjęty, przez kogo, kiedy został zapakowany i na tej podstawie próbowano pilnować czasu, żeby ekspozycja była odpowiednio niska. Ale z takich ciekawych rzeczy to dlaczego ta wilgotność jest niebezpieczna? To mnie bardzo interesowało, jaki to ma związek w ogóle i wpływ. Okazuje się, że to są kondensatory tantalowe i ten dielektryk jest polimerem. On ma taką porową strukturę. Jeżeli wilgotność dostanie się do środka takiej struktury, to sama z siebie jeszcze nic nie robi, tylko w procesie lutowania przepływowego, kiedy tam się dostaje dosyć duża ilość gorącej cyny, ta wilgotność odparowuje w taki gwałtowny sposób, jak woda w czajniku się gotuje, co powoduje rozsadzenie tej struktury. I to przez to jest spadek tak jakby już parametrów,
ale w momencie, powiedzmy, że sobie ta wilgotność odparuje, no to powiedzmy kondensator zachowuje jakoś parametry, ale jeżeli ta wilgotność z powrotem wejdzie do kondensatora, to to już gwałtownie traci parametry. Na tym, że przede wszystkim rozrywa obudowę tego elementu. Mhm. Też mogą pady odpaść. Tam już jest na warunki środowiskowe wystawione, dlatego te cykle... Tak, tak, dokładnie. Mhm, tak, no można właśnie w takim cyklu wypiekania usunąć tą wilgotność i stwierdzić na tej podstawie, że to jest problem z konkretnym komponentem. Okej, okay, to to jest... tutaj mam jeszcze jedno zdjęcie. Aha, i tutaj jest przykład, jak na jakimś większym układzie to może wyglądać. To są właśnie takie rozsadzenia związane z tą wilgotnością, która się dostała do środka. Więc tutaj... Great success. Tak, udało się. Okej. Okay. Drugi problem. Mieliśmy rzadkie incydenty, w których oprogramowanie na switchu wyglądało... dokładnie ta niższa część oprogramowania, która steruje już samym ASIC-iem, zamarzała, tak jakby był... Coś przestało się dziać, no i switch wtedy przestawał otrzymywać takie zdarzenia ze świata zewnętrznego, przestawał transmitować PDU, jeżeli tam było LACP, Spanning Tree, te pakiety nie wychodziły, rozpinała się topologia i switch się kładł. No więc tak, wymyśliliśmy, że starym dobrym sposobem, jeżeli coś się dzieje takiego, że switch nie odpowiada, no to mu trzeba pomóc. Czyli po pierwsze zatamować krwawienie, nie? Zanim się zajmiemy rozwiązywaniem konkretnego problemu, to wprowadziliśmy taki watchdog, który pyta się switcha, czy żyje, a jeżeli nie żyje, to go restartuje. I takie oprogramowanie bardzo nam pomogło. Mieliśmy rzadkie problemy, no ale przynajmniej nie czekał taki switch, aż ktoś podepnie konsolkę, czy go wypnie z prądu, tylko po prostu sam się bardzo grzecznie restartował. Dodaliśmy do tego raportowanie, że taki switch wysyła raport, coś się stało, no i wtedy tak jakby byliśmy w stanie to zidentyfikować i próbować badać, zrzucać logi, robić co możemy, żeby ustalić przyczynę takiego problemu. I to, co było ciekawe, to w trakcie badania tego problemu, no powiedzmy, raz na jakiś czas takie problemy się zdarzały i no zrzucanie logów nie bardzo tutaj pomagało. Nie bardzo byliśmy w stanie na podstawie konfiguracji coś takiego w ogóle powtórzyć w labie. Zestawialiśmy takie topologie, w jakich to występowało, ale nie bardzo to coś pomagało. W końcu trafił się taki jeden switch, który, tutaj jest znowu wykres uptime'u, działał sobie przez, no nie wiem, dobre 100 dni, po czym wpadł w taką pętlę rebootów i zaczął się restartować po prostu mniej więcej co stały czas. Tutaj widać próby troubleshootingu tego, bo generalnie jak zobaczyliśmy, że coś się dzieje tego typu, no to zawiesiliśmy ruch w tym regionie. To akurat się działo w Osace, w Japonii. Tak, żeby to być w stanie po prostu studiować w bardziej dokładny sposób, no bo problem był poważny, no i chcieliśmy go rozwiązać, a tutaj mieliśmy konkretną możliwość. I tutaj problem się reprodukował bardzo dobrze. Trochę problemem było to, że to było 200 giga pojemności w Japonii. A w Japonii no, ta pojemność akurat często bywa dosyć krytyczna, no ale nie możemy surfować z regionu, w którym po prostu coś się takiego dzieje. Z drugiej strony moglibyśmy wymienić tam switcha na innego, no ale nie jesteśmy tego w stanie zreprodukować w labie i nigdy się nie dowiemy, co to w ogóle jest. No cóż, najgorsze było to, że to po prostu czasem się w tym przypadku akurat nie przestało się dziać, ale w przypadku innego switcha w innym miejscu w Miami przestało się dziać po prostu samo i nigdy nie wróciło. No więc tutaj akurat mieliśmy dobrego pacjenta, gdzie to się działo po prostu co chwilę. Co 34 godziny i 44 sekundy dokładnie. 43 godziny i 34 minuty. Tutaj zebrałem kilka takich uptime'ów,
To jest ten klasyczny przypadek. Tutaj widać, że działo się to też z innymi tak jakby amplitudami i to też dostarczało, powiedzmy, pożywienia wyobraźni, co tam się może dziać, ale no nie wiem. Tyle mieliśmy informacji, że dzieje się to bardzo, bardzo przewidywalnie w pewnych momentach. No i dzieje się to po prostu, staje się to w jakimś momencie. Coś to powoduje. Czy macie jakieś pomysły, co to mogło być, gdzie byście szukali, kogo byście podejrzewali? No tak, były pomysły ze sprzątaczką, ale to jednak nie jest 24 godziny, ani jakiś taki cykl w miarę, tylko 43 godziny i 34 minuty. W sekundach nie pamiętam, proces może. Patrzyliśmy właśnie... Przepełnia się UI 16? Nie, 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 w tym wypadku nie. Ale tak, coś może się przepełnia, nie, w ogóle, bo to tak wygląda, jakby po prostu rośnie, zresztą widać uptime, nie? I w pewnym momencie jest odcięcie, tylko gdzie, nie? Gdzie jest ten kurek, gdzie jest ten bufor, gdzie jest to coś? To, co widzieliśmy na switchach za każdym razem, to tak jak mówiłem, nie wychodziły BPDU, więc było widać, że spanning tree rozpina topologię, sesje LACP padają. No więc zaczęliśmy grzebać tam, gdzie umieliśmy, czyli w implementacji tych protokołów. To akurat prezentowałem w firmie ostatnio, gdzie nie wszyscy wiedzieli, co to jest spanning tree i LACP, ale tutaj sobie daruję generalnie, bo to jest inne środowisko. Dodawaliśmy tam jakieś debugi, próbowaliśmy wszystkie te RFC i IEEE mamy, więc sobie próbowaliśmy wszystko prześledzić, czy na pewno wszystko jest tak, jak jest, tak jak być powinno. Tutaj będzie taki taka anegdotka. Czy ktoś może wie, co to jest za pani? To jest Radia Perlman, która jest teściową mojego szefa. I dlaczego to jest istotne? Bo ona wymyśliła protokół spanning tree. A tutaj jest filmik na YouTubie. Filmik na YouTubie. Ale teraz mogę wymyślić tylko kobieta. Zaczęliśmy żartować, że szefie, może szef zapyta teściowej, co tam jest spierdolone. Nie? No ale dłubaliśmy, no i nie bardzo byliśmy w stanie wydłubać. No, to, co widzieliśmy po stronie samego procesu, który wysyła te BPDU, to proces się blokował na takim wywołaniu jak send to. Tutaj wyrzuciłem z manuala Unixowego. Generalnie chodzi o to, że jak send to nie może już zapisać do bufora kernelowego, no to jest blokującym kolem, na tym oprogramowanie zawisa i wtedy jest ubijane. To zawsze widzieliśmy, że po prostu wisiało na send to. Co sugerowało, że coś się przepełnia, no tylko teraz jest pytanie, gdzie. Wysyłamy te BPDU do przez to SDK, tego producenta ASIC-ów, no i te pakiety gdzieś tam sobie nie przechodzą. No i co jest pod spodem? Pod spodem jest DMA. No więc patrzyliśmy w to DMA. Jednocześnie nasz dział QA miał za zadanie to zreplikować, tak żebyśmy nie musieli mieć zawieszonych regionów produkcyjnych, żeby móc badać ten problem. Chłopaki wzięli topologię i ją zreplikowali według nich w 100%, no ale problemu nie dało się odtworzyć. No dobra, problem jest z DMA, no to SDK pozwala na użycie różnych tam alokatorów pamięci DMA, różnych trybów alokacji. To wszystko zaczęliśmy próbować na zasadzie, a może coś jest tutaj akurat nie tak, no może zadziała. Pracowaliśmy z producentem ASIC-ów, współpracowaliśmy, no oni sugerowali różne hipotezy, przysłali nam patche na to SDK, próbowaliśmy tego, ale niestety nie pomagało. I w końcu, jak pojawił się ten drugi switch w Miami
jednocześnie tak jakby problem występował w Miami i w Osace, zacząłem patrzeć na tę topologię i zobaczyłem, że są w obu przypadkach lagi, w których są 4 porty i 3 porty są położone i jeden działa. Okazało się, że no, po prostu wszystko było inne, ale to akurat zwróciło moją uwagę, bo to było takie dosyć nietypowe. Zaczęliśmy patrzeć w kod i w kodzie było coś takiego, że nie sprawdzaliśmy, czy wysyłając BPDU port jest podniesiony, czy leży, nie? No dobra, no to spróbujemy wykrywać i wysyłać tylko wtedy, kiedy port jest podniesiony. Nie tak jakby administracyjnie, tylko fizycznie też sprawdzać, czy on jest żywy, czy nie. No i dobra, no co możemy zrobić? Musimy to wrzucić na produkcję, tak? I sprawdzić, czy zadziała. No więc wrzucamy to na produkcję i czekamy te 43 godziny i 34 minuty. No i tak, i to była po prostu taka głupia rzecz. Głupia, nie głupia, no. Zawsze działało, nie? A tutaj nie. I okazało się, że to, jak to faktycznie wyglądało, no blokował się ten kanał DMA w kierunku wysyłkowym. I tam jeszcze czeka wiele smakołyków, jestem pewien, bo trafiliśmy na bardzo podobną rzecz niedawno, która była związana z flow control, też przez to, że te pakiety nie zawsze wychodzą i są kolejkowane w taki sposób, jakby to się można było spodziewać, tylko te bufory jednak bądź po stronie ASIC-a, bądź po stronie tych buforów DMA niestety tam nie zawsze działają tak jakbyśmy się spodziewali. Ostatnim takim problemem, na który trafiliśmy, to było w pracy nad takim switchem 100-gigowym. On się wydarzył w labie i to było super, bo nie musieliśmy ganiać po produkcji, nic wyłączać. Problem był taki, że blokowało to wdrożenie tej platformy, no bo wyglądało to tak, że po dniu działania LACP, takie bundle, przestawały funkcjonować. Poza tym wszystko było spoko. Mieliśmy jedną platformę, gdzie to było. To był taki switch oparty o Tomahawka, 32 porty 100-gigowe. Poza tym mieliśmy port gotowy. Moglibyśmy to wdrożyć, no ale nie bardzo możemy wdrożyć bez działającego LACP. Okazało się, że jeżeli się źle skonfiguruje switcha, w sensie zrobi się pętlę RSTP, to ten problem się pojawia się szybciej, bo już po 6 godzinach. A jak dodaliśmy pingi jeszcze wzajemnie między switchami, to się reprodukuje po 5 minutach. Było to bardzo fajne do reprodukcji, ale tutaj tak jakby nie bardzo byliśmy w stanie objąć umysłem, dlaczego pętla pomaga, a dlaczego ping pomaga jeszcze bardziej. Bo nie wyglądało to do końca jak coś związanego z data plane'em. No ale nie wiem, macie jakieś pomysły, hipotezy? To już nie były jakieś takie czasy, no tu jest 24 godziny, tu jest 6 godzin. No to tak jakby, okej, 4 porty były, to dzielimy na 4, 24 godziny, mamy 6 godzin. No to ma jakiś sens. A dlaczego ping powoduje, że to się reprodukuje w 5 minut? Zaczęliśmy rozmawiać z producentem, z jednej strony z producentem sprzętu, z drugiej strony z producentem ASIC-a i zrzucać rejestr ASIC-a, patrzeć w to, co tam się może dziać. No, zasugerowali nam, żebyśmy zrobili PCI, żebyśmy sobie popatrzyli na transakcję PCI. Powiedzieliśmy, że no, nie bardzo mamy jak podłączyć PCI Analyzer do takiej płyty. Spytaliśmy producenta sprzętu, czy może coś takiego zrobić i się okazało, że są problemy eksportowe, które utrudniają do niektórych krajów zakupienie PCI Express Analyzera. Więc trochę byliśmy w dupie. Więc wysłaliśmy swoje te urządzenia do Stanów, tam gdzie jest laboratorium tego producenta ASIC-ów, żeby byli to w stanie tak jakby no, zobaczyć z bliska chociaż. Przygotowaliśmy im taki build naszego oprogramowania,
gdzie można to było zreprodukować bez użycia w ogóle naszego nosa, tylko na takiej ich, powiedzmy, wsadowej konfiguracji, gdzie po prostu wszystko jest konfigurowane takimi ich komendami, więc tak jakby widać, że nie jest problem po stronie naszego software'u, tylko coś jest po prostu między ich SDK a hardware'em. Co było ciekawe, to mieliśmy urządzenia od jednego wendora sprzętu, 100-gigowe. Zaczęliśmy wdrażać takiego switcha 10-100 giga, który był od innego wendora i okazało się, że błąd pojawia się także w tym drugim switchu, który jest od innej zupełnie firmy, która go produkuje, więc no, tutaj nie wyglądało jak coś, co byłoby związane z samym układem ścieżek PCI Express, że nie wiem, z jakimiś czasowymi charakterystykami. Wyglądało na to, że to jest problem jednak z tym ASIC-iem. No i okazało się, że jest w rejestrach, w końcu udało się znaleźć, że jest tak jakby problem z transakcją DMA. Wcześniej to był transmisyjny kanał DMA, teraz jest odbiorczy kanał DMA. I tutaj udało się anulować transakcję DMA w taki sposób, że kolejna transakcja była automatycznie inicjowana i wszystko działało. Tylko jedyne, co trzeba było robić, to jak spanning tree ma te 3 sekundy, zanim się zorientuje, że o, topologia się rozpięła, to trzeba było szybciej anulować transakcję. I już następny pakiet przechodził i to działało. Mieliśmy taki quick fix, dirty fix, żeby to wypuścić, gdybyśmy stali pod ścianą i musieli. No ale jednak zależało mi na tym, żeby wiedzieć, co się dzieje z platformami, które będziemy potem produkcyjnie używać, więc cisnęliśmy, żeby to rozwiązać. To, co w końcu się okazało, no to było trochę poza naszym zasięgiem, bo okazało się, że obie platformy miały procesor Intel Atom, a Intel Atom miał buga w implementacji PCI Express i nie miał takiego czasu timeoutu dla transakcji PCI Express, jakiej się spodziewał ASIC, który czasem ta transakcja zajmowała dłużej, ale nadal zgodnie ze specyfikacją PCI Express. I problem dało się rozwiązać, ustawiając set PCI-em w ASIC-ach w tych obu platformach, po prostu krótszy czas timeoutu transakcji PCI Express, co znajdowało manifestacje w taki dziwny sposób i reprodukowało się w taki dziwny do wytłumaczenia sposób. To, co dałem na koniec, jest taki cytat Steve'a Woźniaka, żeby to połączyć z początkiem prezentacji o sprzęcie. Generalnie każdy ten problem to była masa krwi, potu i łez, ale udało się to wszystko rozwiązać, to wszystko funkcjonuje i mimo tak jakby trudnej działki jest to do poznania. Umysłem inżynieryjnym. Jeszcze taka anegdota a propos Steve'a, to ten komputer Apple One. Steve próbował sprzedać HP firmie, w której pracował, ale HP nie chciało tego komputera, no więc Steve założył firmę, ale ponieważ wierzył w technologię, to tak jakby jego pomysły przetrwały do dziś w sumie. To wszystko z mojej strony. Dziękuję za uwagę.